Ten zły to ja. Oddajesz wszystko, co masz: duszę, serce, wiarę, nadzieję, każdą myśl, każdą minutę swojego życia, by pewnego dnia zostać z niczym, bez najmniejszego pozytywnego uczucia. I choć los stawia Tobie na drodze ludzi wartych Twojej uwagi, zaangażowania, miłości, ludzi, którzy oferują Tobie wierną, szczerą miłość, Ty sam nie potrafisz już tego dać. Bo ona ograbiła ciebie ze wszystkiego, nawet uczuć. Jesteś pusty, wypalony od środka, a jedyne uczucie o żalu do życia to ślepa nadzieja, że albo ona kiedyś wróci, albo spotykasz kogoś, kto, mimo że pozna twój ból, Twoją historię, nie podda się i nauczy cię tego od nowa. A dla takiej osoby to ciężka droga. Pod górę, często z przeszkodami. Na pewno ciężko jej słuchać o przeszłości, o tym, jak szalenie kogoś kiedyś kochałeś. Może nadal kochasz, ale jeśli ta osoba wytrzyma, złamie tą klątwę i nauczy cię kochać od nowa, to właśnie taką szczerą, szaloną miłością sama zostanie obdarzona. Od niej zależy, czy poznając ciebie uzna, że warto dać Ci szansę.